Dobra, idziemy reagować, ty, bo pieprzę od rzeczy. Parę rzeczy do obejrzenia, pokażę wam co. Po pierwsze, ostatnio oglądaliśmy film, nie, że chłop wynajął najtańsze mieszkanie w Krakowie, ta? Nie wiem, czy pamiętacie. Tutaj jest inny kanał, ale też ciekawy, o mieszkaniach. Ja teraz ogólnie zmieniam content. Ja teraz content mieszkaniowy robię, nie? Będziemy oglądać, wynajmować mieszkanie, potem będziemy budować domy z gówna, jak ci tam w Brazylii, czy gdzie oni żyją, w Indiach. No, w sensie nie, że ludzie, nie każdy jest równy. Ci na YouTubie, Indianie, nie? Mieszkanie zniszczone przez remont. Pseudofachowiec. Zostałem oszukany. Jakiś twórca YouTubeowy. Chyba Witek to się czyta, tak? Zobaczymy, nie? Co tam się wydarzyło za pato deweloperka. Jestem ciekawy, obejrzyj. No to zobaczmy, jak to mieszkanie po remoncie wygląda. Nie, nie żartuję. To mieszkanie według pana Konrada Kruczka jest. A tu widzę, że się koleżka nie pieprzy w tańcu. Daje dane jakiegoś chłopa do neta, zdjęcie z mordą. Już mi się ten filmik podoba, już mi się to podoba. Wygląda. Nie, nie żartuję. To mieszkanie według pana Konrada Kruczka jest skończone, on pracę zakończył, wykonał je dobrze. No to bez zbędnego przedłużenia zaczynamy. Przede wszystkim farby. Jak to mieszkanie zostało w ogóle pomalowane? Nie, kamera tego nie przekłamuje. Tutaj naprawdę są takie czarne zacieki. W wielu miejscach są zacieki z farb. Już nawet nie mówię o gładzie. Też mi przeszkadzało, że są czarne, nie? Zacieki, a tobie widzą? Czerwone by były. Jeszcze w miarę, nie? Których w wielu miejscach nie ma, czy że w wielu miejscach mieszka. Nie no, dupę. Żartuję. Ale nie no, wygląda to nieciekawe. To trzeba przyznać. Dzięki, Wexer, za 4 lata. Widzisz, dlatego warto wynajmować. Jak ci coś nie pasi, to się przeprowadzasz tak z bomby. Nie zostało pomalowane, a miało Siema, być chodź. wszędzie pomalowane, miało być zrobione gładzie, to wszystko. Dobra, stary kaloryfer. I się zastanawiam, czy to jest zależy od administracji, czy jakoś odgórnie przez prawo narzucone, że trzeba mieć nowe. Bo ja te stare kaloryfery to naprawdę rzadko już bardzo widuję w takich starych mieszkaniach, nie? I jak to działa? Czy można takie mieć normalnie, czy na przykład nie da się cofnąć już na taki? Rozumiesz, że da się kupić mieszkanie z takim kaloryferem i możesz go upgrade'ować na nowszy, ale już cofnąć się nie możesz na ten. Czy zawsze można i każdy ma wypieprzone? Można mieć? Dlaczego miałoby być narzucone? Nie wiem, bo to jest różnie. Widzimisię mają ci idioci, co wymyślają te prawo, nie? Zrobione gładzie, to wszystko miało absolutnie inaczej Po wyglądać. prostu dawno takiego nie widziałem. Się zastanawiam, czy to dla estetyki jest zmieniane w mieszkaniach pod wynajem, bo ja w takich żyję. Czy to po prostu. No właśnie, czemu? Czemu to jest zmieniane? Czy jakieś bardziej efektywne są? Tańsze, te nowe, nie wiem o co chodzi. Nie wiem, czy to karaboska, czy jakaś karma za jakieś krzywdy, które ludziom wyrządziłem, ale tego Dla nie wyglądu. rozumiem. To tak wygląda, jakby w niektórych ta farba była tak nawalona, a w innych jakby tej farby w ogóle nie było. Naprawdę, o co chodzi? Jakby, jaki jest klucz do tego, żeby to rozwiązać? No i oczywiście, jak już wspomniałem, są miejsca, gdzie w ogóle Witam. farby chyba nie były. Ściana, która powinna wyglądać najlepiej, bo tu wszędzie jest płyta kartonowo-gipsowa, czyli regips, wygląda najgorzej. Dokładnie widzimy łączenia regipsów. Jak to zostało wykonane? Nie wiem, może ten pan po prostu lubi morskie fale, może mu się przypomniało i chciał zrobić tak u mnie, ale ten efekt no niezbyt dobrze wygląda. Będzie trzeba to trochę rozebrać, by Dobrze zobaczyć, czy to w wygląda. ogóle są jakieś łączenia, bandaże i że okej, no płyta kartonowo-gipsowa. Powinna być pustawa, okej, Andrzeju, ale nie że ona denerwuj jest się. za bardzo pusta. Drzwi do łazienki, które musiały być trochę bardziej wybite, no bo tu będzie nowa futryna i nowe drzwi. No i po pierwsze, czemu to w ogóle niektóre. Dobra, tam zawieź dywan i git. Ty, może dlatego właśnie na wschodzie są te dywany na ścianach. Jakiś fachowiec na oko wszystko zrobił i trzeba dywan powiesić. Dzięki, Algorn, za 27 lat. Rzeczy wystają, a te płytki to już naprawdę nie wiem. One będą częścią futryny, czy. Przecież to wszystko miało być pościnane. Fajne przynajmniej jest to, że. Jest druga część tego filmu, to może tam coś z majstrem będzie. Możemy sobie zajrzeć do płytki, jak wygląda od spodu, gdyby ktoś zapomniał.
Znaczy to jest po prostu jakiś jeden wielki nieśmieszny żart. Jeśli dobrze zrozumiałem, to te płytki tutaj wykonywał teść pana Konrada, z którym pan Konrad w trakcie prac się pokłócił. No i szkoda, bo to teść miał robić łazienkę i może by wtedy nie było takich problemów. Tego oczywiście tutaj nie będzie widać na filmiku, bo to są minimalne, ale ta płytka się tutaj rusza. No i ktoś powie, czekaj, ty się dobrze czujesz? Płytka się rusza, jak to możliwe? No to posłuchajcie. Podskoczysz w kiblu, ty się zapadniesz. Dzięki zaspany za 7 lat, witam. Tutaj w ogóle nie ma zaprawy tej podstawy kleju, tutaj nic nie ma. I niestety to nie jest problem tylko i wyłącznie tej płytki, ale kilku płytek. No i niestety w wielu miejscach... To sąsiada poleci. Pomijam to, że te płytki w wielu miejscach ułożone są krzywo. No ale to już jest naprawdę jakiś szczyt. Ja. Szczytów. Ty, ale co jak to możliwe? Jest? Ludzie, przecież ja nie wiem, czy cokolwiek tutaj da się zrobić, żeby to uratować. Chyba nie muszę mówić, że w płytkach nie ma fug, a w wielu miejscach tam, gdzie powinny być fugi, jest po prostu klej. Domyślam się, że pan Konrad nie ma pojęcia, jak układać płytki, tak przynajmniej zakładam. Dlatego, kiedy zobaczył, że teść nie dał nigdzie fug, to może on uznał, że też nie daje fug. Pewnie wtedy się właśnie pokłócił z teściem, bo zakładam, że teść by je dał. No niestety, pod względem fug, praca w ogóle nie została wykonana. Nigdzie ich nie ma. Piękne łączenia płytek ze ścianą. No i sam pan Konrad powiedział, że albo dajemy płytę kartonowo-gipsową. Ja powiedziałem, że no niekoniecznie chcę sobie jeszcze pomniejszyć łazienkę. To on powiedział, okej, nie ma problemu, on mi zrobi tutaj takie ładne skosy, żeby to fajnie wyglądało. No tutaj ta dziura to wygląda arcyfajnie, naprawdę cudownie. Ale te skosy są tak krzywe, one są tak źle zrobione. Matko, ludzie... Kolejna kwestia to gniazdka. Kto je na Boga Świętego tak wykonuje? Jak ci biedni elektrycy mają tutaj coś wsadzić, zrobić? No przecież tu wszystko będzie trzeba poprawiać. Najbardziej boję się, mówiąc szczerze, tych, czy tutaj w ogóle będzie dało się wsadzić gniazdka, czy to wszystko w ogóle jest możliwe, no bo... Wygląda średnio, używali. Ale te płytki to oni muszą teraz zedrzeć ze ściany? Czy jak to zrobić? Żeby to było git. Widzicie, jak to wygląda, bo jestem w stanie sobie... Bo jak trzeba, to co on się boi? I tak trzeba wszystko od nowa. Coś tutaj uratować estetycznie, ale żeby w ogóle dało się tu zainstalować gniazdka. Naprawdę dzięki ci Boże, że uznałem, że chcę mieć niskie płytki, bo gdyby płytki były tutaj, ja nie chcę wiedzieć, jakby to wyglądało. Wiadomo, to, że w mieszkaniu jest brudno, nic nie posprzątane, to już po prostu pomijam. To, że w lodówce są papierosy i tu śmierdzi papierosami też. No dobra, ta lodóweczka, wiesz, na przechowanie odłożyli. Papierosy i tu śmierdzi papierosami też. To... Ty, nie macie za głośno tego, bo nie wiem, czy ja za głośno nie ustawiłem se w kompie. To tak napieprza wam, ja nie wiem, co się dzieje. Że gdzieś nie dotkniesz, to po prostu jest biało. Ta kurtka też zaraz będzie biała. Co już po prostu pomija. Dzięki, LGR 19 lat, witam. Bo... Szkoda gadać. I te taśmy tutaj co prawda były i to są akurat okej taśmy, ale przy oknie taśmy, które były, nie mogą zostać zbyt długo i one po malowaniu powinny być od razu zdjęte. Ja się nie znam, one wyglądają tak i ten pan natychmiast je zdejmował, bo powiedział panie, ale to panu zaraz tutaj wszystko rozwali, klej pan tutaj będziesz miał wszędzie. Zresztą to jest wszystko do remontu. Ja oczywiście skąd... Czyli on mieszkanie, które wyremontował, ma do remontu, tak? No to jest ciekawe. Podwójny remont to lepiej niż jeden? Jest taki upgrade. Dzięki DJ Lampka za 2 lata. Traktowałem się z panem Konradem, o co chodzi, czemu niektóre prace nie są wykonane, a te, które zostały wykonane, są według mnie wykonane w sposób mocno wątpliwy. No pan Konrad uznał, że wszystko jest dobrze i w ogóle nie ma problemu. Ja więc uznałem, że zasięgnę rady eksperta, kogoś, kto od lat siedzi w budowlance i żeby to wszystko sprawdził. Powiedział, że żadna z prac, która została wykonana, nie jest wykonana dobrze. Kiedy napisałem panu... To czemu on tego nie robił? ...długą wiadomość, gdzie w punktach powiedziałem, co jest źle. To on zna człowieka, który od lat robi takie rzeczy. Czemu nie wziął kogoś z polecenia do niego? Tylko jakiegoś chłopa spod budy, pod kapselka. Taka jest pijalnia, że monopolowy, o, kapselek. Jest też poza łodzią to? Ten fachowiec, którego wziąłem, bardzo chętnie się z nim spotka i mu wytłumaczy, co, gdzie zostało, jak wykonane, w sposób kulturalny i grzeczny. Pan Konrad na to moją długą wiadomość zareagował po prostu.
prostu haha. Przez dwa dni nie wyświetlał, potem wyświetlił, nic nie odpisał, wydał tylko reakcję, haha. No i ja ktoś teraz może zapytać, Wit, skąd ty wziąłeś takiego eksperta, fachowca po prostu? No właśnie, skąd? Ano z Facebooka dałem ogłoszenie, pan się odezwał, aktualnie remontował komuś mieszkanie, więc no... Ogarnąłem, że pan ma doświadczenie, pokazywał mi swoje różne prace. Byłem dziwne, naprawdę szczerze. Pan oczywiście mi opowiadał o swoich dzieciach, że syn teraz poszedł do pierwszej klasy podstawówki, że na przykład go nie było, bo chciał z nim być w ten... No to dało się zrobić na wnuczka, koleżko, w dupa. To, że u kogoś robi tam po znajomości i mu sprząta za wanną, nie znaczy, że to jest fachowiec. Pierwszy dzień szkoły, że dziecko chore, że może go czasem nie być, ale naprawdę, ja byłem człowiekiem oczarowany, grzeczny, kulturalny. Ale to jest chyba często. W tej branży to jest chyba częste tych wykończeniówek, czy jakieś, jak to się nazywa, bo ostatnio u mojego kolegi identyczna sytuacja. Też niby tylko tam nawet jeszcze gorzej, bo był ktoś pod znajomości i taką fuszerę odpieprzał, że też. Tylko jego wcięło, nie? Znienacka po prostu zniknął typ, przestał przychodzić, bo wziął zaliczkę za pół roboty i już nie przyszedł nigdy, nie? W tej branży to chyba częsta lipa odpieprzana jest. Ja się czułem, że moje mieszkanie jest zaopiekowane i tak, moi drodzy. Praca w wykończeniówce, specjalizacja w wykończeniu klienta. Jeździłem do mieszkania, pytałem się o wszystko. Miałem różne poprawki, na przykład, żeby choćby... Za szybka nagroda. Wszystko miało być zrobione. I tam, pan mi pokazywał, że gładzie robi. Jak są jakieś nierówności, a tu były, i tutaj też, to nic nie zostało naprawione, absolutnie nie. To pan powiedział, że to wszystko będzie i że w ogóle mam się nie przejmować. I nic nie zrobił. Ten pan jest bardzo grzecznym, kulturalnym, niefachowcem. Ja oczywiście nie mogę tutaj dawać zbyt ostrych osądów i słów, choć uwierzcie, że naprawdę ciężko mi używać cenzuralnego języka, biorąc pod uwagę, ile tysięcy ja za to zapłaciłem, za samą robociznę, już nie mówię o materiałach, a mówiłem, że ma nie szczędzić pieniędzy, jeśli o to chodzi, jeśli trzeba kupić lepsze materiały, ma kupić. Prace trwały około 2 miesiące, nawet po... Ty, a jak to było na umowę, bo pewnie to nie było na czarne, to dlatego nagrał filmik na YouTube'a, zamiast go gdzieś ścignąć, nie? Bo... Jakby to było na umowę, to nie mógłby gdzieś tego zgłosić, że chłop mu odpieprzył konkretną fuszerę? Ponad, a powinny chyba trwać 2 tygodnie, tego naprawdę nie było. Wbrew pozorom, coś łączy mnie z panem Konradem. I nie tylko to, że razem byliśmy w tym mieszkaniu, ale to, że jesteśmy tak samo głupi. Ja jestem głupi, bo mu zaufałem i uwierzyłem, a on jest głupi, bo wiedząc, że jestem influencerem, że działam w internecie, bo był tu też taki chłopak, chyba na dzień czy dwa, który nosił różnego rodzaju rzeczy, przynosił, wynosił. Chyba miał około 15 lat, ja mu dałem dodatkowo 200 zł z moich pieniędzy. Mam nadzieję, że jeżeli to oglądasz, chłopaku, te pieniądze dostałeś. No to on powiedział, że mnie rozpoznał właśnie z internetu, że ja tworzę, więc pan Konrad, wiedząc to wszystko, że będę pokazywał remont, bo ja mu potem powiedziałem, tak, ja właśnie też będę dokładnie pokazywał, co gdzie było zrobione, uznał, że zrobi coś takiego. Tak wygląda jego dzieło, tada. To jest artysta. Co mogę zrobić, to przestrzec przed tym panem, bo tak wygląda jego dzieło, to nie zostało przeze mnie pogorszone na potrzeby filmiku, nic tutaj nie było zmieniane, a dwie osoby, które tutaj ze mną były, moi znajomi, oprócz tego fachowca, remont jak na urzędniczej, to na żywo wygląda jeszcze gorzej niż na zdjęciach, które nam pokazywałeś. Kim jest pan Konrad Kruczek z zawodu? Co na co dzień robi? Bo... A on wygląda jak ten, co się z Ferrari bił, to nie jest on? Tylko dorabia się między walkami? Na remontach? Chyba nie ten jest bokser. Szefem remontu. Ten bokser, co je sobie co chce, wiesz który? Nie wiem, skąd mu wpadł do głowy taki pomysł, żeby mnie oszukać? Czego ten pan oczekuje, czego się spodziewał? Nie wiem, czy on naprawdę nie widzi, że mi zniszczył mieszkanie? Nie widzi tych wszystkich komentarzy i ocen ludzi? W każdym razie, jakby program Usterka potrzebował studia, no to zapraszam. Co jest z tą? Dobra, druga część. Początkowo. Od razu kontynuacja jest. Zobaczymy, o co chodzi. Miałem w planie nagrać jeden filmik, w którym powiem, że tak wygląda pan Konrad Kruczek, który remontował moje mieszkanie. No to nie on. Bardzo serdecznie go polecam. To drogi, ale solidny fachowiec, świetnie mi wszystko wyremontował. No cóż, od tego czasu sporo się zmieniło. Niektórych może zastanawiać, gdzie ja dorabiam? Czemu pojawił się drugi filmik? Kurdelnie. Czyżby pan Konrad Kruczek postanowił się odnieść do moich, no można by powiedzieć, zarzutów? Czy być może odkryłem w mieszkaniu coś nowego? Odpowiedź na oba pytania brzmi tak. Zacznijmy od szybkiego przypomnienia. Na tej ścianie jest regips, no i ściana powinna być idealnie prosta i gładka. No nie jest. Dokładnie widać regipsu. Łączenia są góry. Ty, ale w sumie chłop ma farta, że mu spieprzyli mieszkanie. Ile on kontentu na tym zrobi? Ty na nowe se kupi, a to zostawi, nie?
doliny, różnego rodzaju jakieś gruzki, niedociągnięcia, no wszystko jest zrobione źle do totalnej poprawy. To, że w wielu miejscach gładzi nie ma, a jak są, to są wykonane źle i w sumie te ściany wyglądają tak jak przed remontem albo gorzej, no to chyba mówić nie trzeba, ale wyjaśniła się w końcu prawdopodobnie tajemnica czarnych zacieków na ścianach. Otóż no cóż, na podłodze mamy ślady po wałku, więc prawdopodobnie pan Konrad Kruczek najpierw jeździł wałkiem po podłodze, a potem dopiero po ścianie. No i to by tłumaczyło tajemnicę tych czarnych plam na ścianach. A skąd tacy takich... Jak to możliwe, że tego człowieka on zatrudnił? Akurat jego, no w dupę tak się naciąć, jak ja na tą gierkę, co ostatnio grałem, nie? Potwierdziły się moje przypuszczenia. Płytki w kuchni wykonywała inna osoba niż ta, która kładła płytki w łazience. Te w kuchni położone są o niebo lepiej, choć są na plackach. No właśnie. Czy płytki należy kłaść metodą na placki? Raczej nie. No i trzeba przyznać szczerze, że no w tych płytkach w kuchni te wycięcia na gniazdka elektryczne no są zrobione po prostu strasznie koszmarnie. A ten kabel tutaj to powinien zostać puszczony pod płytkami. Czemu w ogóle tutaj go wsadzono i zrobiono taką dziurkę? Litość, naprawdę, nie rozumiem. Dla estetyki, no. Pan Kruczek te płytki położył fatalnie, w wielu miejscach nie ma żadnej zaprawy, płytki po prostu się ruszają, fug też nie ma. No i cóż, w wielu miejscach fug tak by się dać nie dało. Potrzebny byłby silikon, bo te szpary są zbyt duże, nierówności zbyt potężne. No ale okazało się, że jest więcej... Czemu on się o wszystko czepia, niech sam zrobi? Tej płytek, które się ledwo trzymają, no ta, one się no, wręcz ruszają, pieprzony. To już widać. Jednak w rurze jest beton. Powtarzam, w rurze jest beton. Pan Konrad Kruczek po remoncie doprowadził moją łazienkę do stanu gorszego niż przed remontem. On dostał pustą łazienkę. To jak trzeba z tym teraz? Tylko położyć płytki. Teraz trzeba wymienić wszystkie rury. On zdemolował moje mieszkanie. Gdy próbowałem doczyścić płytki, co? Nie wiedząc jeszcze, że w rurach mam beton, okazało się, że pod farbą, pod zaprawą jest taśma klejąca. Ja się zastanawiam. Ty, to pewnie mega drogie taka wymiana tych rur, nie? Ty, popieprzona sprawa. Ale jak na czarny chłop robił, pewnie tak było. No to gówno możesz sobie zrobić. Wiem, czy to może być przypadek, czy to jest jakieś celowe działanie. Poza tym, czy naprawdę beton do rury może wejść przypadkowo, niechcąco? Jak to jest w ogóle możliwe? Chociaż z drugiej strony, jak patrzę, jak zalane są rury w łazience, to być może to jest przypadek, no bo skoro temu panu wszystko się wszędzie zalewało jakimiś zaprawami, klejami, no to może też do rury przypadkowo beton wyleciał. I na chwilę obecną to nie ma żadnego znaczenia, ale... No, dziura na drzwi też została źle tak, przygotowana. Absolutnie nic nie jest gotowe do ich osadzenia. Tutaj wszystko trzeba poprawiać. Far Cry 6, trailer, a po co jak nie grałem po podstawkę? Trzeba robić od nowa, łącznie z rurami. A ja się w pierwszym filmiku zamartwiałem, jak teraz pod te gresy dać zaprawę. Perkusja ma teraz na chacie, nice. To nie wiadomo, co się dzieje. Tak jak mówiłem w pierwszym filmiku, pan Konrad uważa, że wykonał wszystko dobrze, tak jak ja chciałem. No i tyle. Nawet jak nie robił na czarno, pójdziesz do sądu wygrać i takie dostajesz, bo gościu będzie robić na czarno i nie wykazywać dochodu? No niby... Ja więc napisałem mu bardzo długą, merytoryczną wiadomość, w której napisane jest w sumie... Co on na to XD? A dziadek na to XD? Informacja o tym, czy że dziadek, ile on ma lat? ...czasu na zwrot moich pieniędzy, inaczej sprawa trafi na policję, a ja poinformuję ludzi w internecie o tym, co mi zrobił, jak mnie skrzywdził, oszukał, okradł tak naprawdę. No, pan Konrad doskonale wiedział, że ja w internecie tworzę, nagrywam. Cze, i ma 7 dni na zwrot 100% pieniędzy, jak on pewnie już 100% to przepił. Tak naprawdę. No, ja pan Konrad doskonale wiedział, że ja w internecie tworzę, nagrywam, że remont będę pokazywał. Przecież pokazałem elektryków podczas pracy, pokazałem ich zdjęcia, jak wyglądają, filmiki są, jaka to dokładnie firma, więc zero zdziwienia powinno być u pana Konrada. No, on chyba jednak oczekiwał filmiku, w którym go polecę i pochwalę. No jak widać, nie. No i pan Konrad na tą długą wiadomość zareagował, haha, po prostu ją odczytał i nic więcej. Ja więc nagrałem filmik, no i wtedy pan Konrad Kruczek odpisał mi słowami, dziękuję bardzo za to, że dodałeś moje zdjęcie i dane, widzimy się w sadzie i jabłka zbieramy. Trzeba odrobić, żeby oddać pieniądze. Dziękuję bardzo za to, że dodałeś moje zdjęcie i dane, widzimy się w sądzie.
Ja odpisałem na to, że oczywiście jak najbardziej proszę skontaktować swojego prawnika ze mną, jeśli będą potrzebne jakieś dane, informacje. A, zdjęcie skasował, no? Albo go zablokował? To wtedy jest napisane imię, czy co? Żeby przygotować pozew, nie będę utrudniał, ja pomogę. To toczy się, zobaczymy, na jednym procesie z panem Konradem o oszustwo, złodziejstwo, czy o dwa... Ty, to on nie robił chyba na czarno jednak. Korzystanie do danych wizerunku mi nie robi żadnej różnicy, jak najbardziej możemy się jeszcze spotkać 200 razy w sądzie. Już absolutnie nie wiem. Nie mam z tym żadnego problemu. Jak się można domyślać, pan Konrad odczytał moją wiadomość i mnie zablokował go. A potem usunął Facebook. Wstyd i hańba, ale cóż, niektórzy ludzie mają żadnej godności, przykro mi, że panu zaufałem, mam nadzieję, że nikt więcej tego nie zrobi. No to uwielbiam takie typowe straszenie ludzi sądem, a potem usuwanie konta, bo jak rozumiem, konto zostało usunięte, bo pan teraz myśli chyba, że go nikt nie znajdzie. No nie, panie Konradzie, na szczęście to nie jest tak, jak pan myśli. To, że pan usunie swoje konto na Facebooku, czy mnie tylko zablokuje, bo nie wiem, w sadzie w Holandii. Konto, to wiele panu nie pomoże, żeby się ukryć przed wymiarem sprawiedliwości, na szczęście. I ja po raz kolejny powtarzam, że remont powinien trwać 2 tygodnie, trwał 2 miesiące. Ja pana Konrada nie pośpieszałem. Dzięki za kolak za 27 lat, witam. To nie miało być wcale szybko, byle jak i tanio. Jak oczywiście chcesz, pan Konrad Kruczek nie powinien zobaczyć ani grosza, bo moje mieszkanie zostało zniszczone, zdemolowane, nie wyremontowane. Ten człowiek po prostu mnie okradł i oszukał. No i teraz niektórzy się zastanawiają, jak to możliwe, że dałem się oszukać, czemu od razu nie interweniowałem. Po pierwsze, w mieszkaniu cały czas coś się działo, wszędzie było pełno pyłu, jakichś rzeczy rozstawianych, sprzętu. Wyglądało, jakby ktoś tam naprawdę pracował. Pan Konrad cały czas wysyłał mi jakieś zdjęcia, cały czas do mnie wydzwaniał, tłumacząc mi na przykład, że Stalker. Tu zrobi tak, a tu będzie tak, ale tu będzie super, że to teraz będzie wyglądało źle. Mówił ile dał, nie mówił, ale pewnie dużo. Ale zaraz dobrze, na przykład z poziomicą mi wysyłał zdjęcia. Ja po prostu dałem mu się oszukać, zagrał na moich uczuciach i emocjach, uśpił moją czujność i tyle. No cóż, pan Konrad Kruczek może powinien skupić się na wyłudzaniu pieniędzy od ludzi metodą na wnuczka, czy na policjanta, czy na kogokolwiek innego. No, może to mu pójdzie lepiej i bardziej otworzy swój biznes, no bo niestety przy remoncie, jak się spieprzy, to widać, kto to zniszczył. No i przekazywanie pieniędzy nie było do ręki, tylko były wypłaty blikiem, przelewy na telefon i tak dalej. No więc jakiś ślad po tym, panie Konradzie, został. Więc niestety chyba pan tego oszustwa... No to musiało być. Jak przelewami, to nie mogło być na czarno. To przecież on ma wszystkie jego dane. W pierwszym filmiku miałem wrażenie, że mam do czynienia z tak naprawdę z dosyć biednym człowiekiem, który troszeczkę nie rozumie, że nie potrafi... Nie no, ładnie zrobił to mieszkanko. Fajne, no. I rzeczy, za które może się wprowadzać. Może chciał zabłysnąć. Dywan na ścianę i git. Wreszcie rozwinąć skrzydła jako samodzielny fachowiec, kierownik budowy. No cóż, okazało się, że chyba tak nie do końca jest, bo te wszystkie pozalewane wręcz celowo klejem rury, taśma klejąca pod warstwą farby i zapachy... 2 miesiące tę fuszerę robił? Dużo. ...świadczy o tym, że to było wręcz działanie, no chyba celowe. Nie wiem, być może panu Konradowi ktoś zapłacił za to, żeby tak zniszczył moje mieszkanie, żeby je zdemolował. Hejter jakiś? Kruczek zna moje filmy w internecie, moją twórczość i wie, że w mieszkaniu... No już przesada w dupę. Hejterek zgarnął siano i chatę zniszczył. Nie miało być studio nagraniowe i nie chciał do tego dopuścić, żebym ja rozwinął skrzydła jako twórca. Może nie wiem, może w rodzinie ma kogoś, kto jest moją konkurencją, ktoś mnie nie lubi, ale czy ja kogoś skrzywdziłem? Czy Konrad Kruczek naraził mnie na 15 000 zł straty. Ja mu zapłaciłem bardzo dużo, kupowałem też bardzo dobre materiały. Ty, 15 to ile jest max? Weź oblicz. Płytki, to nawet nie są płytki. 19? Żeby się łatwo układało. Pytałem. To jest 20 000 taki remont, ale to mieszkanie to ma jeden pokój, łazienkę, nie? To jest kawalerka taka mała. To 20 000 myślicie za remont dużo czy mało? W sklepie. Czy będzie się jej łatwiej układało, tak samo te do kuchni, to również nie jest jakaś piąta kategoria, tylko te, żeby się łatwo układało płytkarzowi. No i cóż, niestety straciłem już 15 000 zł i stracę kolejne 15 000, bo teraz to wszystko trzeba skuć, rury wszystkie położyć od nowa i płytki wszystko od nowa. Fantastycznie. Nowy blok trzeba postawić teraz. Znam tego gościa od urodzenia. Konrad Kruczek był wymieniony ostatnio na grupie Kraków Wynajem, ponieważ wprowadził najemcy pluskwy do mieszkania. Dajcie łapki pod moim komentarzem. Z przyjemnością mogę udzielić dodatkowych informacji. Chłop normalnie jakieś pluskwy hodowlane przyniósł. Rozpieprzył po chacie. I nic, nie.
Nie, ale porypana sytuacja, serio. Ale w tej branży to często się zdarzają oszuści. Właśnie jak trafisz na dobrego fachowca, to trzeba mega doceniać. Bo jak to inaczej zmienić ten świat? Już tam są części i tam jest więcej oszustów niż normalnych ludzi. Jest popieprzone. Production. Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!